Witaj w kolejnej lekcji, jak łączyć świat cyfryzacji i elektroniki z analogowym. No właściwie można by powiedzieć, y, pff, zależy od jakiego jesteś rocznika, jakie masz do tego podejście, jakie masz, jaką masz świadomość muzyczną też. Y, bo jedni na przykład y, puryści tacy y, brzmienia analogowego y, wychodzą z takiego założenia, że im mniej cyfrowych różnych układów, im mniej jakichś takich właśnie elektroniki tym lepiej. No, <laughs> można powiedzieć, że całkiem, całkiem słuszne zdanie, po prostu e, im bardziej się zbliżamy do tych takich e, sprzętów, e, które brały początek dawno, dawno temu jeszcze w latach powiedzmy 40., czy 30., czy 50., e, wzmacniacze lampowe e, te, te urządzenia, z jednej strony, te urządzenia po prostu wtedy istniały. Te urządzenia wtedy po prostu były używane. Lampy próżniowe były montowane w, w radiach, później zaczęły być montowane we wzmacniaczach gitarowych, więc jakby wtedy taka była technologia. I to z jednej strony dużo naukowców mówi, czy różnych takich właśnie fachowców, wypowiada się na ten temat, że na, że na przykład sprzęt lampowy, lampy próżniowe generują najbardziej takie organiczne brzmienie najbardziej przyjemne dla ucha są dźwięki, które są wydawane przez taki układ wzmacniacza, że po prostu jest najbardziej, te harmoniczne są najbardziej takie przystępne dla ucha, najbardziej takie śpiewne i tak dalej, i tak dalej, można tutaj się rozwodzić, ym... przez długi czas można było się rozwodzić i mówić, że to jest takie wspaniałe. Później nastała era tranzystorów, które zastąpiły lampy próżniowe. Tranzystor dużo tańszy, dużo mniejszy, no, lampa, lampa, na przykład, lampa mocy to jest takie bydle, a tranzystor jest maluśki, taki yy, mały, prawda? Więc od razu można powiedzieć, i ciężar też spadł yy, tych urządzeń. Też nie są to za sobą konsekwencje yy, pewnych jakichś takich ubytków yy, brzmieniowych, których yy, część osób się dopatrywała. O, to brzmi bardziej tak sztucznie, kwadratowo, na przykład. Tranzystor, lepiej brzmi lampa. Więc jakby non-stop są osoby, które. Dochodzą do takiego wniosku, czy podtrzymują pewien, e, pewien stopień rozmowy na taki temat, że lampy są najlepsze, prawda? Są gitarzyści, którzy na przykład używają tylko wzmacniaczy tranzystorowych po prostu, bo lepiej na przykład selektywnie brzmi wzmacniacz tranzystorowy, załóżmy, tak mówię teoretycznie. Lepiej selektywnie brzmi tak, tu brzmi tak, tu na przykład, jeżeli mam grube struny, to brzmi lepiej taki. Jeżeli mam dłuższą menzurę, e, czyli dłużej, dłuż, większa akcja tej struny jest gitara barytonowa, to na przykład lepiej mi trzyma te yy, też jest lepsza czytelność dźwięku, jeżeli na przykład obniżam strój to jeszcze na przykład lepszą czytelność ma dany wzmacniacz, czy dana kolumna, czy dany dany rozmiar głośnika, czy cokolwiek, to tam możemy sobie yy, do tego dołożyć, na przykład, o długość kabla yy, też zależy od, yy, prawda, brzmienie zależy od długości kabla od jakości efektów, o których sobie też coś mówiliśmy, od tego, czy jest true, true bypass w, w, w efektach na przykład, czyli taki układ, który po prostu omija wszystkie nam, wszystkie nam bebechy z tego efektu i bezpośrednio czysty sygnał może iść, że tam nie wpływa nam nic na, ten, na to brzmienie. Dochodzimy do urządzeń, które generalnie, w skrócie, jak to się mówi, są cyfrowe. Czy to multi-efekty, czy to na przykład urządzenia, które na przykład delay deleje, to już nie jest takie urządzenie, które typowo tranzystorowe, teraz są już takie urządzenia tworzone że tam już mają całe procesory pamięci RAM, cuda jaja ja, na kiju mają, no i oczywiście tu się zaczynamy też przełonosić do komputera, komputer ma pamięć, prawda procesor, pamięć RAM, dysk twardy i tak dalej, i tak dalej są też wzmacniacze modelingowe, typu Kemper, czy Fractal, czy Eleven, czy jakieś takie ym, takie urządzenia, czy na przykład Helixy, firma Line Six zaczęła wypuszczać takie właśnie kombajny podłogowe, które no, mało mają w sobie tranzystorów i lampy, prawda, bo nie mają prawie w ogóle. Yy. I teraz z mojego punktu widzenia, jako, jako gościa, który gra naprawdę już od 98 roku, więc dużo, długo przez dłuż, długi okres czasu miałem podejście właśnie tak jak to pierwsze podejście w stylu im mniej efektów tym lepiej im mniej cyfry tym lepiej lepiej zero cyfry niż w ogóle żeby mieć cyfrę wzmacniasz lampowy najlepszy yy, tranzystor nie, lampa najlepsza no poniekąd tak, słyszę też brzmienie tego, wiem jak to się odbiera Wiem, jak to brzmi w domu, wiem, jak brzmi na koncercie, wiem, na czym mogę polegać na koncercie. Jaki sprzęt na koncercie jest niezawodny. Lampowy dużo jest lepszy na koncercie, dużo lepiej brzmi i przynosi ten dźwięk niż tranzystorowy czy cyfrowy, prawda? Ale prawda jest teraz też taka, że z biegiem czasu efekty cyfrowe są coraz lepsze. Ta technologia naprawdę poszła w górę i o tyle, o ile z którego, zależy z którego jesteś rocznika, to jeżeli jesteś młodą osobą to możesz powiedzieć, że w ogóle, no, no ale cyfra była przez całe moje życie, więc jakby tutaj nie za bardzo tutaj jest o czym rozmawiać, bo to po prostu to jest część naszego, naszego życia, te efekty cyfrowe. Ja jestem y, rocznik 83, więc właściwie y, te, y, te cyfrowe efekty, y, widziałem jak te efekty cyfrowe zaczęły wchodzić na rynek. Sam miałem pierwszy taki multi-efekt cyfrowy y, Zoom, później y, KORGA miałem. Słychać było, że te efekty... Były dość kwadratowe, były dość takie brzmieniowo-kwadratowe, były dość takie, coś im brakowało w tej technologii, coś brakowało, wiadomo, była, było olbrzymie podniecenie, o tutaj multi-efekt, tu mam takie brzmienie, tu mogę sobie ustawić to to, 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 to i to, ale już pójście na próbę, czy gdzieś zagranie koncertu weryfikowało, czy to, czy ten, czy to urządzenie faktycznie się nadaje do takiego grania, o ile w domu... Brzmi, większość sprzętu brzmi nam super, o tyle na, na koncertach yy, czy jakichś publicznych wystąpieniach to już te wystąpienia weryfikują, czy faktycznie yy, te urządzenia są dobre, czy te były dobre. Teraz technologia tak poszła do góry, że granica między jednym i drugim się naprawdę bardzo zatarła. Yy, bo wyobraź sobie, jeżeli jest urządzenie cyfrowe, wzmacniacz cyfrowy, który Brzmi, ma w sobie brzmienie na przykład taki, takiej lampy jak ta i właściwie jest nie do odróżnienia jeden od drugiego to czy teraz w ogóle taki dylemat, wzmacniacz lampowy czy cyfrowy yy, czy w ogóle wchodzi w grę teraz taki dylemat to musisz sobie już samemu odpowiedzieć, czy, yy, czy, faktycznie, yy, czy faktycznie jest sens się na, zastanawiać nad tym, czy jest sens jakby rozważać i, i pójść w któryś z konkretnych kierunków y, prawda, czy tego y, organicznego brzmienia analogowego, czy tego cyfrowego no, z mojego punktu widzenia ta, ta granica już się naprawdę bardzo zatarła bo jeszcze y, jest jedna rzecz, która za którą, pozytywna, za którą y, idzie to że po prostu y, cyfrowe urządzenia są lżejsze, że cyfrowe urządzenia też mniej, mniej miejsca zajmują yy, no chociażby to na koncert idziemy ze wzmacniaczem na przykład małym, możemy sobie wziąć na przykład kempera, samą głowę yy, odsłuch możemy mieć do douszny taki, do douszny wsadzony puszczone wszystko jest na przody i właściwie yy, ja biorę tylko to ze sobą albo biorę multi-efekt, małą podłogę yy, małe urządzenie, które na przykład wygląda o coś takiego jak to parę gałek i właściwie podpinam to wszystko do przodów i tylko biorę gitarę i to więc yy, często można się spotkać też yy, z opiniami muzyków koncertujących jeżdżących po świecie, że oni właściwie ja teraz używam na przykład, yy, mówi jakiś tam gitarzysta tylko używam tego multi-efektu gitary i jadę na koncert i właściwie nic więcej nie potrzebuję no właśnie, więc jakby coraz częściej to, z tym się można spotkać, że po prostu ta cyfra wypiera wręcz taki sprzęt jak ten i trudno teraz powiedzieć, co jest lepsze. Trudno teraz powiedzieć, jak pogodzić jedno z drugim, bo jeżeli ja miałbym Ci dać jakąś radę, jak to pogodzić, pogodzić to, tak, tak to pogodzić. Pogodzić w ten sposób, słuchać jednych, słuchać drugich urządzeń. Słuchać, słuchać lampowych, słuchać tranzystorowych, słuchać yy, cyfrowych. I tak w kółko można by było powiedzieć, w koło Macieju, że tak powiem, słuchać różnych. Yy, Różnych opcji, różnych wersji, bo jeżeli my się nie osłuchamy, to nie możemy sobie wyrobić też poglądu. Spotkałem się z opinią na przykład taką, że Kemper w testach porównawczych brzmi zupełnie inaczej niż Mesa na przykład. A z kolei spotkałem się w innej, z inną opinią, że Kemper i Mesa, brzmienie jednego i drugiego, nie są zupełnie do, do rozróżnienia, więc właściwie dopóki się nie posłucha tego, wiem, że to ciężkie zadanie Tobie y, zadaje, prawda? Posłuchaj sobie y, na przykład Master of Puppets zagranego na mesie, a zagranego na kemperze. Albo Master of Puppets zagranego na marszalu, a y, na jakimś tam fraktalu, czy na jakimś na, na komputerze. No, no właśnie ciężko też mieć próbkę porównawczą, ale coraz więcej też różnych takich się robi testów, różnych porównań. Chociażby tak, jak już też mówiłem wcześniej, we wcześniejszych lekcjach, posłuchanie sobie brzmień różnych urządzeń na stronie sklepów muzycznych firma niemiecki sklep Toman, taka kryptoreklama oni natomiast mają bardzo dużo próbek i oni są bardzo fajnym, bardzo fajnym takim źródłem porównawczym, o co mi chodzi jest na przykład wzmacniacz Mesa Boogie Dual Rectifier próbka metal, blues, rock i ten sam riff jest przepuszczony przez Marshall Code, na przykład przez Engla Powerbola, e, przez jakiegoś Blackstara, przez Laboga i tak dalej, i tak dalej, przez dziesiątki różnych firm. I to jest e, taki riff porównawczy, bo to jest zagrane to samo. I to niech będzie też takim, jakby źródłem, e, źródłem oceny. Źródłem Twojej oceny. Wiem, że można powiedzieć, ale zaraz, ale oni to sobie tak podrasowują, to brzmienie naprawdę na pewno nie jest takie. Oni specjalnie zrobili, żeby brzmiało inaczej yy, i można, można takie zarzuty postawić, no ale z drugiej strony ten się nie myli, kto nic nie robi, prawda? Czyli jeżeli się nie spróbuje, nie posłucha, yy, nie przetestuje, to się nie będzie yy, było w stanie wyrobić sobie opinii. Yy, ja z biegiem czasu w ogóle też. Yy, Stwierdziłem, że y, cyfrowe brzmienia współczesne y, przede wszystkim myślę o y, programie na komputerze cyfrowym y, na programie DAW, Digital Audio Workstation typu Cubase, typu Reaper czy jakieś inne rzeczy. Y, to te brzmienia, te, y, te urządzenia są naprawdę teraz y, bardzo dobre. To oczywiście jest jako źródło źródło, gdzie możemy, jako platforma, na której się poruszamy, bo do tego możemy nałożyć sobie różnego, różne wtyczki VST yy, więc jakby ja używam gitar riga firmy Native Instruments i na przykład szczerze powiedziawszy wolę sobie założyć słuchawki, wszystko słyszę, wszystko mogę pozmieniać gałkami, które tam mam już na tym wirtualnym wzmacniaczu yy, i właściwie Brzmienie też jest, brz, też jest super, bardzo fajne brzmienie jest. I, i właściwie można powiedzieć, że trochę, trochę zdradzam moją, yy, moją poprzednią teorię, zdradzam moje podejście. Yy, zdradziłem to moje poprzednie podejście do, do tego, że tylko lampa i tylko analogowe, bo technologia poszła do przodu i brzmienie, jeżeli jest ciężko nam odróżnić cyfrowe od, yy, od analogowego to właściwie gdzie tu jest jakiś dylemat? Gdzie tu jest jakiś y, punkt do zaczepienia, do rozważania, prawda? Które lepsze, które gorsze. Oczywiście można trafić na jakiś wzmacniacze, które na, naprawdę kijowo brzmiął przester ma bardzo słaby, no to, to ten wzmacniacz jest jakiś w ogóle kijowy, tam nie mogę, nie mogę metalu zagrać, bo gain mam naprawdę bardzo słaby, sieńki, no to sobie można wtedy blusa pograć. No to wypadałoby jeszcze inny wzmacniacz kupić, prawda który ma mocniejszy gain. Więc jakby tu już są same aspekty poszczególnych Firm, na przykład y, lampowy wzmacniacz Fendera, będzie zupełnie inaczej brzmiał niż na przykład Mesa, zupełnie inny będzie mieć zakres, y, zakres brzmieniowy, chociażby zakres gainu, który jest zamontowany, chociażby barwę, która jest tam w tych bebechach w środku, będzie miał inną. Stąd słuchanie różnego rodzaju y, urządzeń. Y, no ale cóż zrobić? Cyfra naprawdę nie jest zła. Dobra cyfra nie jest zła, tak naprawdę, więc mi się wydaje, że tym długim wywodem, dochodzimy mam nadzieję, że wspólnie do wniosku że cyfrowe też jak najbardziej są ok i warto próbować warto próbować i warto testować i, i Twoim zadaniem tak samo, tak samo również moim będzie to, żeby testować, słuchać osłuchiwać się, naprawdę osłuchiwać się non stop z różnymi yy, z różnymi próbkami, z różnymi wręcz płytami nagranymi na przykład yy, zespół yy, Accept Jedną ze swoich płyt ostatnich nagrał Tylko i wyłącznie na Kemperze A wcześniej nagrywali na przykład na Marszalach I teraz weź tutaj porównaj Zespół trivium, na przykład na, Od jakiegoś czasu Używa tylko fraktali Czy tam Kempera, Kemperów Używają na, na koncertach Czy to prawda, czy to jest myk reklamowy Trudno powiedzieć, ważne żeby osłuchać Potestować, pokombinować Także Do zobaczenia już w następnej lekcji, trzymaj się